Witajcie bardzo serdecznie, moi drodzy, w misjach specjalnych, które sobie tutaj powoli będziemy wykonywali, jeżeli chodzi o małpki i baloniki. Dawno nie było na moim kanale, to też, słuchajcie, lecimy z tematem. No i zobaczymy, 85 fal na hardzie powinniśmy sobie poradzić, mam oczywiście taką nadzieję, a wy? Mam nadzieję, że też. No i zobaczymy, jak to będzie. No, bo może być niewesoło. No, przyznam się szczerze, że jest to dość taka średnia mapa, średni poziom trudności. Mam nadzieję, że pod tym filmikiem będzie 30 łapeczek w górę, to nagramy sobie kolejny filmik z małpeczek, moi drodzy. No i lecimy, zobaczymy. Pozdrawiam Cię, Miłosz, bardzo serdecznie. Karol, Brod, kiedy balon z Monkey City? Już było, moi drodzy, w tym tygodniu. Baloniki, chyba wioska, jeżeli się nie mylę, ale postaram się też zrobić następną. No i taktyka, słuchajcie, jak zawsze lecimy cały czas, nie ociągamy się. Wziąłem sobie inżynierów, oczywiście mam budynki do nich, więc myślę, że w ten sposób sobie zaczniemy na początek. Pofarmimy sobie trochę, ale nie możemy, słuchajcie, nie możemy popcząć na laurach, bo może stać się tutaj niebezpieczeństwo, słuchajcie, a to dlatego, że no, misja nie jest taka prosta, jak się nam wydaje. Izabela, Brod, jak chcesz włączyć go, to może spacją, a nie myszką. No właśnie, za pomocą spacji możemy szybciej sobie włączać poziomy, kolejne rundy, więc tak też będziemy czynić, słuchajcie, lecimy cały czas z tematem. Dzięki, Izabelko, za podpowiedź, bardzo, bardzo mi miło, moja droga. No dobrze, słuchajcie, ja oczywiście was zapraszam na Facebooka, na swoją grupę, bo mam swoją grupę Suchary Brota, link do niej jest w opisie, jakby ktoś chciał tam w tej grupie uczestniczyć jakoś aktywniej, to oczywiście zapraszam bardzo serdecznie, jakby nie było. Dobra, kolejna tutaj fala. Karol, Brot, pytanie dotyczące mobile, tak? BT5 Battles Mobile. Czy mógłbyś nagrać walki z widzami? No, zobaczymy, słuchajcie, jak najbardziej. Może tylko jakby to zrobić, no bo to musielibyście być wtedy, kiedy ja gram i tak dalej. To jest trudne, ale chyba da się zrobić. Wstawiasz Dart Monkey, ulepszasz ją na 0-3 i nie masz... Aha, no to jest twoja taktyka, tak? Jeżeli chodzi o to... Zobaczmy. Na początek. Wstawiasz Dart Monkey, ulepszasz ją na 0-3. Jej ulepszenie na 2 to ok, 2 Dart Monkey 0-2 i później stawiasz armatę, ulepszasz ją na 0-3-0. Ok, no ciekawa taktyka, potem banana farmy sprzedajesz na 13 rundzie, no ciekawe. I farmę trzeba ulepszyć na 2-0, ciekawa taktyka, mój drogi, ciekawe, bardzo. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Kiedy Angry Birds Epic zaczarowany się zapytał? No, zobaczymy, moi drodzy, zobaczymy. No, w Angry Birds mi się strasznie fajnie gra. Muszę przyznać, że fajna gierka. Naprawdę, nieziemsko mi się gra w Angry Birdsy. I cieszę się, że tą serię rozpocząłem. Brod, proszę cię o pomoc, ponieważ chcę się pozbyć reklam, a nie mogę zainstalować Adblocka. Ojejku, bo mam błąd Network Fail. Tego nie wiem, jak ci pomóc, mój drogi, bo ja się na tym nie za bardzo znam. No ale, mój drogi, no ty, bo wiecie, że youtuberzy, to znaczy ja zarabiam na tym, że wy oglądacie reklamy, słuchajcie, albo klikacie w te reklamy. Za to zarabia, ja, tak zarabia youtuber, a ty mi chcesz, no a ty Adblocka mi chcesz zainstalować, no to ładnie, ładnie. Nie no, oczywiście się zgrywam, oczywiście, szczerze mówiąc, youtuberzy tak zarabiają, tak, na reklamach, które się wyświetlają wam podczas filmu, aczkolwiek, no nie zmuszam nikogo, przecież wolny kraj, przecież jak chcesz zainstalować, to oczywiście instaluj, prawda, no. Ja nie mam do tego jakiegoś złego podejścia. Dobrze, moi drodzy, farmmy sobie. Sprzedajemy te wieże, jakby nie było. Więcej mi wpadało w pułapki tych. Selniemy sobie. Więcej mi baloników w pułapki wpadało. Dzięki temu coś tam sobie zawsze dziubniemy. Jakieś dodatkowe, słuchajcie, pieniądze. I będzie trzeba w super małpkę zainwestować, jakby nie było. Za niedługo, ponieważ, moi drodzy, ponieważ będą tu się pojawiały sterowce. Pamiętajmy, że to jest hard, więc tu może być trudno. Ale powinniśmy sobie poradzić. Ja już mogę w sumie wioskę tutaj postawić, jakby nie było. Dobra, mój drogi, sprzedajemy tutaj sell i lecimy. Kolejna fala. Oj, to ty.
Dobra, 33 runda, szybko się nam to idzie, słuchajcie. Wiktor, jak zdobyć inżyniera, bo mam 53 rangę. Mój drogi, inżynier, nie wiem jak jest w wersji przeglądarkowej baloników, natomiast tu na Steamie są te inżynierzy, są. Natomiast w tej wersji przeglądarkowej nie wiem jak to jest. Podobno to jest opcja premium, trzeba tam coś zrobić, żeby to odblokować, ale nie jestem pewny. Nie jestem pewny, moi drodzy. Dobra. Już powoli, ewentualnie mogę się interesować w sumie. Chociaż mogę posprzedawać jeszcze te wieże. Dobra. Niech wpadają w te pułapeczki. Nafarmy sobie trochę tych baloników. No dobra, 5000. Ja jestem już zainteresowany tak naprawdę tym, aby tą super małpkę zrobić. Jakby nie było. Super małpko, wchodź tutaj, no. Postaw się. Ejku, nie mogę jej postawić. Dobra, jest. Niech lecą tutaj super małpki. Oczywiście dajemy ją na strong, żeby w pierwszej kolejności sterowce nam tutaj niszczyła. Ulepszenie też zrobimy jej. Dobra. No bo za niedługo się pojawią sterowce, jakby nie było. Ja oczywiście tutaj postawię ten gwoździe, bo słuchajcie, mogą przejść nam baloniki, a wtedy to będzie problem. No dobra. Teraz kolejne ulepszenie jej tutaj zrobimy. Słuchajcie, bardzo świetnie. No ta pułapka tutaj wszystkie te baloniki niweluje. To akurat z tego powodu się bardzo cieszę. Dobra, okej, mamy plazmę. Powinno być teraz w miarę. Zrobimy sobie też, moi drodzy, zaraz tutaj pułapka, okej. I ulepszenie. Pięknie, żeby zasięg był o wiele większy. No i moi drodzy, jakby nie było, potrzebne nam jest, słuchajcie, dokąd tu to sięga? To sobie sprzedam. Dokąd ty sięgasz? No dobra. Ustawimy sobie armatkę tutaj, zwiększymy jej zasięg, bomby i lecimy w takim razie. Ulepszeniem powinno być w miarę. Dobra, splasha tutaj, splash damage też zrobimy. No i okej, no i lecą te balony, nie powinno być problemów teraz. Dobra, oczywiście strong sobie ustawiamy. No i powinno być spoko, za niedługo się pojawi, słuchajcie, pojawią sterowce niebieskie, moaby. Ale powinniśmy też sobie z nimi jako tako poradzić, jakby nie było. No zobaczymy w sumie, wszystko przed nami. Pieniądze mamy oczywiście, mogę zasięg sobie zwiększyć w razie czego. No i zobaczymy jak będzie. No jeszcze tą robomałpkę by się przydało nam tutaj zdobyć, no ale wszystko w swoim czasie. Super odcinek XX, dzięki mój drogi, pozdrawiam cię. I Quentin, łapkę, dzięki Quentin za łapeczkę. Bardzo jest miło, ja się zawsze cieszę jak jest dużo tych, moi drodzy, tych łapek. Owy baloniki, no widzicie, no. Będę musiał inwestować sobie w robomałkę, bo już było blisko, żeby przeszły nam te baloniki, ale nie ma to tamto, na razie jest w porządku. Dobra, zostały przebite, spoko loko, niech lecą kolejne. Słuchajcie, no i będzie trzeba ulepszyć naszą wioskę, jakby nie było. Dobra, zaraz tu nazbieramy sobie 7000. Adam, skąd taki texture pack? Mój drogi, ponieważ no ja gram na Steamie, Steamową wersję tej gry, dlatego tak to jest, słuchajcie, tak to wygląda. No dobrze, no lecimy z tematem, robomałpka już jest. No i powinno być tak w miarę na razie. Myślę, że na najwyższy czas ulepszyć wioskę. I raczej będzie w porządku. No i ten splash, problems become stunned. Tu właśnie te stuny też by się przydały, jakby nie było, by stunować, właśnie. No i tyle, no i zainwestujemy w wioskę teraz. No właśnie, te sterowce niebieskie już nie stanowią dla nas jakiegoś większego zagrożenia. Szczerze mówiąc, kamo baloniki już możemy niszczyć. Super, tu sobie śmigniemy tak. O właśnie. No i w wioskę pójdziemy jeszcze to ulepszenie, słuchajcie, żeby każdy rodzaj baloników w naszej wieży mogły niszczyć. Bo to jest bardzo fajne ulepszenie i które naprawdę bardzo dużo nam da. Jakby nie było. Myślę też nad właśnie tym kółeczkiem. Ono nam bardzo dużo też pomoże, słuchajcie.
Szczególnie ten palnik. Proszę bardzo, jeżeli tu ktoś będzie nam chciał przejść, no to zostanie spalony. No i teraz to ulepszenie zbieramy na każdy rodzaj baroników. April, moja taktyka to dać Brotowi łapkę w górę. To jest super taktyka, bardzo dziękuję, cieszę się bardzo. Oby każdy miał taką taktykę, to by było fajnie, naprawdę. No dobrze, lecimy. Tutaj z tematem powinno być w miarę, słuchajcie, w miarę się udać. Myślę też, ojejku, nie mogę tutaj postawić wodnych małpek, szkoda. Bardzo bym chciał w sumie. Nie mogę tych pontonów używać. Szkoda. Szczerze mówiąc, to by się nam bardzo przydało, jakby nie było. No ale cóż, tak to jest. Okej, ulepszenie mamy do wioski. Każdy rodzaj baloników jest teraz niszczony przez nasze wieże, więc myślę, że jest w porządku. Okej, dobra. W ten sposób tutaj pójdziemy, słuchajcie, właśnie tak. Niech nam w razie czego niszczą te wszystkie rzeczy. I teraz tak, moi drodzy, myślę, że na pewno przydałby nam się tutaj odkurzacz. Teraz go sobie tutaj śmigniemy. Gdzie jesteś, panie odkurzaczu? Dobra. Tu się nam przyda odkurzacz na strong, słuchajcie, żeby on nam tutaj wciągał, słuchajcie, sterowce. To by się nam na pewno przydało. No i tyle, która jest 58 runda, nie jest tak źle, słuchajcie. Zobaczymy zaraz, jak to pójdzie. Dobra. Ojejku, poszedłem w złą stronę. Właśnie, poszedłem w złą stronę, stracę trochę pieniędzy. Zawsze zapominam, słuchajcie. Kurka wodna, to było złe zagranie. Zawsze zapominam, w którą stronę są sterowce. To jest tutaj, słuchajcie. Właśnie, lecimy na strong. No, żeby wciągały nam te sterowce, bo to nam da dużo w sumie, prawda, do naszej siły rażenia. I teraz tak, potrzebujemy, słuchajcie, o, w ten sposób też na strong ustawić i będą te płomienie. No właśnie, bardzo szybko je niszczymy dzięki temu, jakby nie było. Dobra. Lecimy z tematem. Dobra, coraz więcej tutaj dostajemy tych pieniędzy. Odblokujmy sobie. Feniksa też by się przydało, słuchajcie, nam odblokować, jakby nie było. Bo jednak to jest jednak sprawa do niezbitej wagi, żeby te sterowce były. Chociaż ten Feniks, nie wiem, czy on nam coś da tak w ogóle. Może w helikopter bym poszedł, słuchajcie. Jednak wydaje mi się, że on też jest dobrym rozwiązaniem. Helikopter w ogniu, gdzie on jest? Jesteś tu, mój helikopterze. Ustawimy cię tak i ustawimy w pozycji takiej. Dobra. No i on też niech tutaj strzela. Będziemy go rozwijać, słuchajcie. Dobra, tutaj te pułapki oczywiście też się przydało. Dobra. Okej, nafarmiliśmy trochę sobie tego. Dobra. Panie helikopterze, co my tu mamy? Those alone our better breath with looking including frozen and lead. No, to jest zły wybór z mojej strony. Też źle to zrobiłem, słuchajcie. Ajku, zapominam wiecznie o tym. I potem cierpieć mogę przez to. Lock in place w ten sposób. Pójdziemy tak, słuchajcie. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie w praktyce, w praniu. Mam nadzieję, że wyjdzie dobrze. Dobra. No i powinno być w miarę. Tu też, słuchajcie, pójdziemy w tę stronę. Też spajki te za 2500, bo one są bardzo dobre, jakby nie było. No i powinno być w miarę, słuchajcie. Jest runda 65, więc no, jak najlepiej nam to, mam nadzieję, pójdzie. Są czerwone sterowce, które są też wciągane, więc tyle dobrze. Myślę nad małpką ninja, która pójdzie z tej strony. I troszkę ją źle zrobiliśmy, ale dobra, niech będzie. Niech ona nam tu niszczy te balony. Dobra.
Bumerangi też by się nam przydało oczywiście. Okej, okay, w ten sposób. Proszę bardzo. No i w każdego rodzaju małpkę by trzeba było tutaj rozwinąć, jakby nie było. Jest 67 runda. Myślę, że od tej faster production też by się przydała. Dobra. Dobra. No okej, okay, no te sterowce są niszczone. Kurka wodna, no ja bym chciał z chęcią ten helikopter zrobić. Powerful machine gun, on by się nam przydał, gdyby nie było, jeżeli chodzi o ten helikopter. Dobra. No i tyle, słuchajcie, zobaczymy, czy uda nam się nazbierać na helikopter, żeby to poszło jak najlepiej. Dobra. Na razie jest tak w miarę. Aczkolwiek różnie to może być, słuchajcie. I to też może być dla nas problem. Dobra. No okej, okay, no na razie te sterowce nie stanowią dla nas większego zagrożenia, jakby nie było. No ja pozbieram sobie na ten helikopter. 18 tysięcy to potrzeba nam. Okej, okay, lecą czerwone sterowce, które są szybko niszczone przez nas. Super. Dobra, kolejne 600. No muszę tutaj uważać. Dobra. Póki co jest ok. No kolejne czerwone teraz nadlatują. No ale dajemy sobie radę, słuchajcie. Jest runda 73. Dajemy sobie na razie radę. Dobra, te pułapki pamiętajmy, żeby jak najszybciej je tutaj odblokowywać. Dobra. W razie czego, wiecie, no te balony ona blokuje, pojawia się nowa i może następne przyblokować. Okej, okay, ulepszamy sobie to. No i teraz też nasz helikopter zadaje takie obrażenia, że każdy się może poskładać. Dobra. Oczywiście działko jak najbardziej też będzie tutaj nam potrzebne. I lecimy z tematem. Dobra, powinniśmy sobie na razie dawać radę. Dobra. Okej, okay, no na razie jest w miarę. Jest 75 runda. Baloniki tutaj starają się nam przejść, ale nie mają szans z naszą potęgą. Dobrze. Małpkę ninja ulepszyliśmy. Tą też. No i spoko. Powinno być ok, jeżeli o to chodzi. Jest 77 runda. No, mam nadzieję, że wszystko pójdzie jak trza. Jak składka. Póki co nie przechodzą nam te balony. Tyle dobrze. Super. No i sobie nafarmimy trochę przy okazji. Dobra, 9 tysięcy. Będzie trzeba pozbierać. Albo 10 tysięcy na mortara. Ewentualnie działko, snajper. No już nie mamy za dużego wyboru, jakby nie było. Ja mogę ewentualnie ten samolot jeszcze tutaj zrobić. Niech on sobie tak orbituje. Prawda? More darts win. Comes intelligently. To może nie jest zbyt dobre. Ale pójdziemy w ten sposób. Dobra. Okej, okay, no i na razie jest dobrze. Mamy tutaj 78 rundę. No i spoko. Ten samolot nam tutaj też niszczy w jakiś sposób, prawda, wszystkie balony. Myślę nad Feniksem i chyba też go zrobię, jakby nie było. Okej, okay, no i nic tu nie przechodzi przy okazji. Mamy na końcu też te kulki, tak żeby w razie czego jakby coś przechodziło, żeby tu było to. I którą mamy rundę? 79. No i na spokojnie teraz, słuchajcie. Lecą moaby. Ale też jest na razie spoko. No dobrze, te pułapki dużo nam dają, naprawdę dużo. One łapią te balony i przy okazji jeszcze mamy pieniądze z tego. Zaraz 15 tysięcy będziemy mieli. Super. Okej. Okay. Świetnie. No i teraz możemy sobie dać tą umiejętność, która niszczy moaby. To się nam na pewno też przyda. Okej, okay, lecą czerwone.
Dobra. Ale są też bardzo szybko w sumie niszczone i po sprawie. Ulepszmy sobie małpkę, prawda, orbity tutaj orbitują nam jej ostrza. To są teraz te czerwone sterowce. Myślę nad Feniksem. Dobra, udało się. Elegancko, jeżeli chodzi o tą falę. Ulepszamy sobie za 10800 jeszcze ten. To działko. No i teraz to mogą, słuchajcie, nam naskoczyć nasze baloniki, bo damy radę. 83 fala. Dobrze, słuchajcie. No i sterowce się wypalają. Super. Mamy jeszcze 6000, więc możemy sobie postawić snajpera, jakby nie było. No i niech sobie strzela tutaj nasz snajper. O proszę, immobilizm up class balloons for a short time. To jest bardzo fajne za 13000, ale nie wiem, czy nawet nazbieramy tyle, tak szczerze mówiąc. Dobra, Phoenix się nam przyda, słuchajcie. Okej, no i pięknie. Super. No super, super, ja się cieszę. To jest za 13000. Nie wiem, czy nam się uda to wybudować. Zobaczmy, runda ostatnia. Leci zielony balonik. 13000 raczej nie nazbieramy, więc działko sobie oczywiście od razu zbieram. Niech tutaj strzela. I zobaczymy, co nam tutaj uda się zrobić. Dobra, Feniksa też zaraz włączymy. O, już się rozwalił. Super. Dobra, no i to by było na tyle, jeżeli chodzi o naszych przeciwników. Powinniśmy przejść tę rundę i mieć z głowy, słuchajcie, tak jest. Odblokowane osiągnięcie Highlander. Highlander, słuchajcie, super. Dostaliśmy nagrodę, $500, jeden token. Elegancko, słuchajcie. No i to by było na tyle. Moi drodzy, jak będzie 30 łapek w góreczkę, to zrobimy sobie następny odcinek. Tymczasem ja się żegnam, do zobaczenia, cześć.